Czy w przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji należy zaangażować społeczność lokalną? Myślę, że odpowiadając na to pytanie, nie należy go zadawać, czy należy, bo na pewno należy, ale trzeba sobie zadać pytanie, w jaki sposób to zrobić, żeby społeczność lokalna wzięła udział w opracowaniu Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Tą powinność czy należność gwarantuje prawo. Przepisy mówią wyraźnie, że Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu jest dokumentem, który należy opracować w duchu partycypacyjnym. Więc najkrócej, odpowiadając na to pytanie, tak, zdecydowanie należy, tylko trzeba się zastanowić, w jaki sposób to zrobić, żeby społeczność rzeczywiście chciała się zaangażować. Na jakie aspekty należy zwracać uwagę, prowadząc komunikację o adaptacji do zmian klimatu z interesariuszami miasta? Myślę, że pierwszy aspekt, który sobie trzeba uświadomić, to fakt, że interesariusze są bardzo zróżnicowaną grupą. To nie jest jednolita społeczność mamy w niej wiele podgrup. W związku z tym, interesariusze mają też bardzo różną wiedzę na temat adaptacji do zmian klimatu. Mają też pewne przyzwyczajenia, nawyki prowadzenia komunikacji. Oczekiwania, jak ta komunikacja czy informacja powinna do nich trafiać. Więc na pewno takie czynniki, na które trzeba zwrócić uwagę, prowadząc komunikację z interesariuszami, to po pierwsze, jaka to jest grupa, po drugie, jakich narzędzi i kanałów komunikacyjnych ta konkretna grupa używa najczęściej, no i po trzecie, co ta grupa wie o adaptacji do zmian klimatu. Pamiętajmy, że adaptacja do zmian klimatu jest tematem trudnym. W związku z tym, komunikując o adaptacji, warto pamiętać o tym, żeby przygotowywać przekaz, który jest mało fachowy, mało techniczny i zwracający uwagę na pewne aspekty, słowa klucze dla konkretnych grup interesariuszy. Inaczej powinniśmy komunikować się z organizacjami pozarządowymi, inaczej na przykład z seniorami. Jeszcze inaczej z grupą młodzieży, która tworzy Młodzieżową Radę Miasta. Jak zaangażować lokalną społeczność w opracowanie miejskiego planu adaptacji? To jest pytanie bardzo trudne, i odpowiedź na nie właściwie powinno poszukać sobie każde miasto indywidualnie. Dlaczego mówię, że to jest pytanie trudne? Nie ma jednej recepty, jak angażować społeczność lokalną. Powiedziałabym. Zanim zaangażujesz społeczność lokalną, zastanów się, do czego społeczność lokalna przywykła do tej pory. Co jako miasto oferowaliście, oferujecie w tym momencie jako sposoby angażowania społeczności lokalnej? Na pewno warto zadać sobie pytanie, w ogóle jakimi sposobami angażowania jesteśmy w stanie dysponować, jesteśmy w stanie je zorganizować. I spróbować je najlepiej przypasować, przypisać do poszczególnych grup interesariuszy. Jeśli mamy to szczęście, że mamy społeczność lokalną, która się bardzo angażuje, nawet czasem przeciwko nam jako miastu, to warto wykorzystać takie narzędzia, które skierowane są do małych grup warsztaty, grupy dyskusyjne. Jeśli wiemy, że nasza społeczność do tej pory głównie uczestniczyła w debatach, to warto zorganizować to w taki sposób. Pamiętajmy, że w tej rzeczywistości, w której teraz jesteśmy, tak zwanej po-covidowej, powinniśmy gwarantować zaangażowanie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w trybie online. Więc najkrócej podsumowując, odpowiedź na to pytanie, na pewno w sposób, który jest dostosowany do dotychczasowych doświadczeń, na pewno w taki sposób, który odpowiada na oczekiwania interesariuszy i na pewno w taki sposób, żeby było to i stacjonarnie, i online. Jaką radę dałaby pani samorządom, które rozpoczynają lub planują rozpocząć przygotowanie planów adaptacji do zmian klimatu? Myślę, że najważniejszą radą w kontekście partycypacji jest to, żeby każde miasto zastanowiło się, ile czasu ma na przygotowanie miejskiego planu adaptacji. Dlatego, że zaangażowania społecznego, głębokiej partycypacji nie da się zrobić w krótkim czasie. Warto więc Szyć trochę na miarę miejski plan adaptacji. Jeżeli wiemy, że z jakiegoś powodu musi on powstać dość szybko, proponujmy takie metody zaangażowania, które są do tego dostosowane. Niech to będą debaty, niech to będą spotkania. Jeżeli mamy ten komfort i mamy więcej czasu, zaplanujmy warsztaty, zaplanujmy dyskusje i pamiętajmy, że miejski plan adaptacji do zmian klimatu jest bardzo dobrym momentem, żeby dyskutować z interesariuszami o jakości życia. Rzadko kiedy tak intuicyjnie kojarzymy adaptację do zmian klimatu z jakością życia, a myślę, że warto to komunikować interesariuszom, bo wtedy też chętniej się angażują.